To co, dziś nagrywamy sławne Toledo. Udało się je po prostu jakimś fartem wczoraj umyć i schować w garażu przed brozem. Więc dzisiaj, nawet przy minus 8 jak mamy teraz, mogę je wam spokojnie nagrać i pokazać, co tu było przy nim zrobione. Tak jak wspominałem, przedni błotnik, jednak polakierowany został cały. Wymieniliśmy reparaturkę. No i oto mamy reparaturkę. Nie wygląda jakoś za bardzo luksusowo, no ale blacha dobrze się prezentuje. A reparaturka, jak spojrzycie na cenę, praktycznie droższa lub w takiej samej cenie jak błotnik. Ale jakość tej reparaturki oczywiście tragiczna. Tutaj blacha, szlakiernik musiał się sporo namęczyć. No powiem wam jeszcze, że no niestety wnętrza nie udało mi się uprać. A żeby obniżyć koszty, chciałbym uprać je sam. Po prostu przy tych temperaturach nie jest to za bardzo wykonalne, bo może zamarznąć woda odkurzaczu, a całego garażu nie za bardzo mi się chce grzać. Będzie minus 1, 2, 3 stopnie, upierzemy środek. A może do tego czasu się sprzedam. Z drugiej strony, tak jak wam wspominałem, auto zostało też ogarnięte. Drugi błotnik kupiłem w kolor. Jak widzicie, fajnie się prezentuje. Nie jest zgnity. Wygląda tutaj dobrze. Nawet nie jest mocno poobijany. No to przyszedł nam błotnik od Toledasa. Zaraz zrobimy unboxing. Ale naprawdę, powiem wam, zapakowany jest solidnie. Przez chwilę myślałem, że jakaś pomyłka i przysłali mi fotel. Powiem wam, paczka wielka, ale brakło na ruch błotnika. Śmiesznie to wygląda. Powiem wam, że jestem zadowolony z błotnika. Jak za tą kasę, jest elegancki. Tu macie cenę, potwierdzenie, ile kosztował za głupią stówkę. A spójrzcie, jest cały. Tu oczywiście, no niestety, im się delikatnie zagiął w transporcie, ale to poprawimy, będzie w porządku. Jedyne co, tutaj ma jakiś odpysk od lakieru, ale powiem wam, że to jest tak naprawdę nic, bo jak widzicie, jest to do ocynku, nie jest to utlenione. Poprawimy to i będzie naprawdę ładny błotnik w rozsądnych pieniądzach. Wypolerowaliśmy jeszcze reflektory, teraz naprawdę mają fajny błysk i auto, że tak powiem, z takiego chrupka zrobiło się naprawdę przyjemnym pojazdem. Tutaj na dole będziecie mieli pod tym filmem link do ogłoszenia. Auto będzie wystawione za 6,5 tysiąca zł. Myślę, że jest to uczciwa cena, zwłaszcza, że auto jest 100% sprawne. Nie ma teraz na nim większej jakiejś korozji. No może jakiś pojedynczy bąbelek znajdziecie, bo to jednak 20-letni Seat. Miał powymieniane też tych sporo rzeczy, takich jak zawieszenie sprzęgło. Więc myślę, że komuś jeszcze spokojnie pojeździ. A w tym budżecie naprawdę takich aut do dychy jest tyle złomów, którymi naprawdę ludzie wystawiają, że nie idzie się tam tak normalnie, że tak powiem, na pierwszej strzale czegoś kupić. Obejście sobie jeszcze go dookoła. Pokażę wam jeszcze na szybko środek. Środek tylko odkurzyłem 1,5 godzinki i wygląda dobrze. Można by było jeszcze jakiś dressing rzucić, ale dywany w porównaniu do tego, co było, wyglądają naprawdę w porządku.